Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rzut okiem na bliźniaka Vitocal 150A, czyli monoblok od Wismana, teoretycznie niższa półka niż 250A. Na pierwszy rzut oka różni się bardzo, bo kolorystycznie jest to zupełnie inaczej, ale wbrew pozorom są to bardzo podobne urządzenia. Też głównie zastosowanie do modernizacji. I tu akurat bym z naciskiem głównie, no bo on ma nieco gorszą sprawność, przynajmniej na papierze, jak 250A. I o ile tamten ma jeszcze sens gdzieś montować do nowego budownictwa po to, żeby mieć jeszcze bardziej wyśrubowane parametry zużycia prądu, no to tutaj akurat to przynajmniej już na papierze tak nie wygląda super, więc to jest typowa pompa tam, gdzie potrzebujemy wysoki parametr, czyli modernizację, gdzie mamy grzejniki. To jest jednostka 13 kW. Podpytuję kamerzystę, bo to jest jego pompa w zasadzie. Natomiast dziesiątka będzie dokładnie takiej samej wielkości i jest jeszcze, nie, szesnastka. Szesnastka też jest jeszcze. Jest jeszcze szesnastka. Gubię się, bo w 250 jest tylko dziesiątka i trzynastka i nie pamiętałem, gdzie co było. Dobra. Do tej pompy oczywiście jest jeszcze hydrobox. Ten hydrobox jest praktycznie taki sam, na pewno z zewnątrz jest taki sam jak Vitocalu 200S, którego już pokazywałem na kanale. Więc dam, myślę, na koniec też wstawkę, żebyś mógł sobie zobaczyć, jak on wygląda. W środku różni się on tylko tym, że jednego elementu nie ma, jest zamiast niego ururowanie, bo wymiennik płytowy ląduje tutaj, a nie w budynku, po prostu w tym hydrobloku. I w zasadzie tylko tym się te hydrobloki różnią. Tak to te jednostki wewnętrzne są praktycznie takie same. Wisman poszedł drogą standaryzacji, wszystko jest prawie takie samo. To co byśmy jeszcze chcieli powiedzieć? Coś pan kamerzysta by podpowiedział? To możemy sobie trochę zerknąć do środka. Także jest bardzo podobnie jak w Vitocalu 250A. Zapomniałem wspomnieć, że jest jeszcze i w wersji 250 i w 150, czyli w tym tutaj modelu, wersje jednowentylatorowe, bo to są te większe jednostki, a jednowentylatorowe są gdzieś o tyle niższe tak naprawdę, no i lżejsze, bo ten skubaniec waży 200 kg, więc jest co nosić. Podłączenia, tak jak 250 od dołu, zarówno hydrauliczne, jak i elektryczne. Tutaj oczywiście jeszcze przychodzi taka cała maskownica, też izolowana, ale no, ściągnęliśmy ją, żeby pokazać, jak to w środku wygląda. Przynajmniej tak poglądowo. No i osobiście powiem, że no, podobne urządzenia, natomiast no, wybrałbym chyba 250 ze względu, że mi się bardziej tamten design podoba. Jest różnica w cenie oczywiście, więc jeżeli chcemy coś, co jest Wismanem, jest monoblokiem i do grzejników, ale nie chcemy aż tyle pieniędzy wyrzucać, jak za 250, to też będzie bardzo, bardzo spoko. Natomiast designowo, no ten srebrny, a tamten srebrny, taki ciemny, grafitowy bardziej, to jest zupełnie inna bajka i mi się osobiście bardziej tamto podoba, ale to też nie jest brzydkie, jak najbardziej nie. Myślę, że możemy jeszcze to obejść, ale to już może beze mnie, z ładnym drzewkiem w kadrze. Także ten model występuje w wersji od 6 kW, jak dobrze pamiętam, do 13. 6, 8 to są właśnie jednowentylatorówki, one są mniej więcej tyle niższe. Mamy tutaj na magazynie taką jedną. Słucham? A, jeszcze jest czwórka. Ta sama historia, 4 do 8 to jest w zasadzie ta sama jednostka, tylko po prostu o innej charakterystyce pracy, ze względu na oprogramowanie, no, żeby po prostu bardziej było do zapotrzebowania takiego, jakiego ty potrzebujesz w swoim budynku. Tyle z takiego rzutu okiem. Za chwilę jeszcze będziesz mógł sobie zobaczyć, jak wygląda hydroblok, czyli jednostka wewnętrzna. A ja tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Tak to urządzenie prezentuje się w całości jako jednostka zewnętrzna, jako jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna. Muszę przyznać, że jednostka wewnętrzna z serii 200 jest naprawdę prześliczna. Jeżeli połączy się ją z kolorystyką domu, to może się całkiem nieźle to prezentować w całości.